Lubelski kurator oświaty na podstawie ustawy opiniuje negatywnie połączenie miejskich zespołów szkół nr 2 Wybórach i Szkoły Podstawowej nr 5 imienia księdza Jana Kowalskiego i gimnazjum nr 2 imienia Stefana Rodowego Wybórach. Negatywną opinię w sprawie zamiaru połączenia szkół wyda Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 imienia księdza Jana Kowalskiego w Wybóraju i gimnazjum nr 2 imienia Stefana Rodowego Wybóraju oraz Rady Rodziców Szkół. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w swoich opinii zwraca szczególną uwagę na to, co w oczach rodziców jest największym atutem w zakresie bezpieczeństwa rozdział szkoły podstawowej od gimnazjum. Zmiana tego stanu może przyczynić się do mniejszego zainteresowania szkoły rodziców, utraty ich zaufania i zmniejszenia w przyszłości liczby uczniów w szkole. W ocenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nie wzrośnie ani bezpieczeństwo, ani skuteczność zarządzania dużą jednostką skupiającą dzieci i młodzież od 6 do 15 roku życia. W gimnazjum są to uczniowie nawet 16-17-letni. Szkoła licząca 600 uczniów nie będzie bezpieczniejsza od dwóch szkół mniejszych funkcjonujących nawet w jednym budynku. Przez 12 lat każda ze szkół wypracowała własne odmienne tradycje, odrębne uroczystości na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, odrębne gazetki i konkursy. Szkoła podstawowa jest gospodarzem jedynej w swoim rodzaju akcji charytatywnej Dzień Siennego Liścia. Każda ze szkół ma swoje imię, sztandar, dzień patrona szkoły. Decyzja o połączeniu przekreśli lata pracy nauczycieli, uczniów i rodziców podczas tych placówek, niszcząc ich tożsamość i autonomię. Tej cały czas pan kurator cytuje opinię rodziców. Opinię Rady Rodziców Szkoły podstawowej nr 5 potwierdza obawy nauczycieli tej szkoły związane z bezpieczeństwem ich dzieci. Rodzice podkreślają również negatywny wpływ na proces wychowania uczniów szkoły podstawowej przez połączenie z gimnazjum i narażenie dzieci na kontakt z programami młodzieży i gimnazjalnych. Rodzice dbają o potrzeby finansowe placówki. Na zawodowym jest powołany w 2010 roku Fundusz Wartowski, w ramach którego składki rodziców uczniów tej szkoły wniosku 11 tysięcy złotych i przeznaczono je na potrzeby wydawnictwo-wychowawcze, co podniosło atrakcyjność szkoły w środowisku. Rada Rodziców Gimnazjum również potwierdza obawy nauczycieli szkoły. Zdaniem rodziców młodzież gimnazjalna przejawia różnorodne problemy wieku dojrzewania, przez co wymaga stałej opieki ze strony nauczycieli i pedagoga szkolnego. Przez połączenie szkół redukcji ulegnie jeden etat pedagoga. Nie należy też porównywać sytuacji zmienionych szkół z sytuacją istniejącego miejskiego zespołu szkół w Jugoraju. W miejskim zespole szkół liczba oddziałów jest wyższa, ale funkcjonują tam oddziały integracyjne, przez co klasy są mniej liczne. Tutaj pan kurator zapomniał dodać, że tylko te, które stanowią oddziały integracyjne, są tam również inne oddziały, co pan kurator się licza. Dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele wspomagający i psycholog. To również dotyczy tylko i wyłącznie oddziałów integracyjnych. W planowanym zespole nie uda się wprowadzić zasady przechodzenia całych klas do gimnazjum, jak to ma miejsce w miejskim zespole szkół, gdyż obwód gimnazjum nr 2 obejmuje również dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej nr 4. Też pan kurator pomija fakt, że jeżeli w miarę możliwości można zapisywać dzieci do szkół, również niestotnie z obwodem, w którym zamieszkują. Wydanie negatywnej opinii w powyższej sprawie podyktowane jest również tym, że niełączenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum zespół szkół wynika z koncepcji reformy systemu edukacji zapoczątkowanej w 1998 roku. Założone reformy systemu oświaty zespoły szkół podstawowych i gimnazjów mogłyby prowadzić do faktycznego uchylenia dotychczasowego modelu szkolnictwa. Ponadto należy podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie przepisów prawa umożliwiających tworzenie nowych form organizacyjnych w systemie edukacji, a mianowicie grup szkół, które byłyby tworzone w ten sposób, że szkoła podstawowa tworzyłaby grupę z okolicznymi przedszkolami, zaś liceum tworzyłoby grupę z gimnazjami. Wśród korzyści wynikających z wdrażania nowych rozwiązań prawnych, oprócz stworzenia bardziej korzystnych warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz konsolidacji zasobów kadrowych szkół placówek, należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące utworzone grupy szkół placówek otrzymywały dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na prowadzenie tej grupy. I jak Państwo zauważyli, praktycznie opinia kuratora oświaty ogranicza się
80% do zacytowania stanowisk rad pedagogicznych i rad rodziców. Natomiast pozostałą część stanowi odwołanie się do nowej planowanej reformy oświaty. Natomiast brak jest tutaj jakichś argumentów prawnych, naszym zdaniem, do tego, aby negatywnie zaopiniować stanowisko Rady Miasta. Oparcia prawnego ta opinia nie ma żadnego. Wprost przeciwnie, tą opinię dyskwalifikuje powołanie się na przepisy przyszłości, które planuje się. To są wnioski tak zwane de lege ferenda do przepisu przyszłego, które w jakimkolwiek akcie prawnym nie powinny mieć miejsca. Dlatego w pełni zasługuje propozycja zaskarżenia tej opinii do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rada Miasta powiedziała, a powinniśmy powiedzieć B i do końca wyrzeszować tę drogę prawną, która powinna być przy jakiejkolwiek indywidualizacji stanowiska w tej sprawie. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Kto się wstrzymał? 1. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stwierdzam przyjęcie uchwały przy jednym głosie wstrzymującym i 6 przeciw.